No to zaczynamy. Naszym pierwszym tematem na dzisiaj jest ROI. Temat jest tajemniczy, szczególnie w HR-ze jest tajemniczy, budzi sporo emocji, coraz więcej emocji, bo chcielibyśmy, żeby działania, które podejmujemy, miały jakiś zwrot z inwestycji. Pytanie, czy mają? ROI po angielsku Return on Investment, a po polsku zwrot z inwestycji, czyli robimy coś, wierzymy, że to jest sensowne, wierzymy, że to ma sens, ale pytanie, czy firma z tego jakieś korzyści odnosi, pytanie, czy jesteśmy w stanie to zmierzyć w zarządzaniu personelem, wydaje się to szczególnie trudne. No to spróbujmy rozebrać to ROI na kawałki i zastanowić się, czy my jesteśmy w stanie w jakiś sposób do tego się przymierzyć i czy jesteśmy w stanie zamienić działania HR-owe na liczby. Co to jest ROI? Ogólnie rzecz biorąc, ROI, czyli zwrot z inwestycji, mierzy się w ten sposób, że patrzymy, ile firma zyskała na jakimś działaniu, tu w przypadku wzoru, który Państwu pokazuję, ile zyskała na wdrożeniu jakiegoś systemu i podzielone to przez koszty tego wdrożenia, czyli w stosunku do kosztów tego wdrożenia. Są różne wzory na ROI. Ja podaję taki uproszczony dla potrzeb tego webinarium. Nie chcę tutaj wchodzić w kwestię samego algorytmu. Zaczniemy od tematu takiego nam bliskiego w zarządzaniu. Ja wziąłem sobie na tapetę szkolenie jako taka jedna z działań HR-owych, które najtrudniej jest zmierzyć. I pokazałem to Państwu tutaj na takim schemacie, na którym to szkolenie jest umiejscowione pośród innych działań, które podejmuje firma. No, spróbujmy zrozumieć ten prosty rysunek. Firma, która osiąga wynik w wysokości 20 milionów, postanawia wdrożyć nowy proces i w ramach tego procesu organizuje szkolenia pracowników, którzy mają ten proces obsługiwać. IT to jest jakieś tam wsparcie techniczne dla tego nowego procesu. Cel, który chce firma osiągnąć, to jest 1 000 000 złotych dodatkowego wyniku, który wierzy w to, że osiągnie dzięki temu nowemu procesowi. Podejmuje 3 działania, którym możemy przypisać pewną wagę. Tą wagę przypisuje się albo ze względu na koszty, albo ze względu na wysiłek organizacji włożony, albo ze względu na taką intuicyjnie rozumianą ważność tych 3 elementów. W tym wypadku szkolenie uważamy, że przynosi 10% tej korzyści, którą firma osiągnie. Łatwo możecie Państwo sobie wyliczyć, że 10% z tego miliona to jest 100 tysięcy. Czyli to jest stawka, o którą gramy. Żeby w ogóle mówić o ROI szkolenia, musimy rozumieć ten obrazek, który ja teraz Państwu na slajdzie pokazałem, czyli musimy rozumieć kontekst biznesowy tego, co ja robię. Jeżeli koszt szkolenia wynosi, powiedzmy, 20 tysięcy, tyle nas kosztowało przeprowadzenie tego szkolenia, to jesteśmy w stanie wyliczyć ROI tego działania. W ten sposób, że popatrzcie Państwo na ten wzór na dole, ja go wyjaśnię, mamy wartość, którą chcemy uzyskać, czyli 1 000 000 złotych, przemnożoną przez tą część, za którą odpowiada szkolenie. Przypisaliśmy to na początku, 10% pomniejszone o koszt, czyli o 20 tysięcy złotych i podzielone przez koszt. Daje nam to ROI w wysokości 400%, czyli 4. ROI 4. Jak Państwo widzicie tutaj na tym prostym przykładzie, żeby wyliczyć ROI, musimy rozumieć kontekst biznesowy tego, co robimy. Bez kontekstu biznesowego bardzo trudno jest wyliczyć wartość ekonomiczną, czyli zwrot inwestycji w działania takie miękkie jak szkolenie. Popatrzmy jeszcze na wzór rentowności. Pomału będę przechodził do drugiej części naszego
spotkania, mianowicie do rentowności. Rentowność liczy się bardzo podobnie jak ROI. W zasadzie ja bardzo upraszczam tutaj te wzory, bo nie chciałbym wchodzić w detale. Troszeczkę zmieniłem język na taki bardziej potoczny, żebyśmy mogli łatwiej na ten temat porozmawiać. Czyli rentowność liczy się podobnie jak ROI, czyli jest to wartość, którą wnoszę do firmy, pomniejszona o koszt związany z wniesieniem tej wartości i podzielony przez koszt. Jeżeli byśmy rentowność mierzyli w działaniach personalnych, na przykład w szkoleniach, czy w działaniach związanych z rozwojem pracowników, czy ze zmianami organizacyjnymi, to wtedy uzasadnienie możemy zamiast kosztu wpisać tam czas. Ponieważ czas jest podstawowym kosztem personalnym, które firma ponosi. Jeżeli badamy rentowność pracowników, to bardzo często mówimy o czasie, a nie o koszcie tych pracowników. Czasie w sensie kosztu. Tak? Dla osób zarządzających ten wykres ma niesie jedną bardzo ważną informację. Mianowicie zwróćcie Państwo uwagę, że czas pracy pracowników jest w mianowniku tego równania. Co to oznacza? Że im więcej czasu poświęcamy na wykonanie jakiejś czynności, tym większy koszt, tym mniejsza rentowność. Wydaje się to logiczne w momencie, kiedy mówimy o wzorze. W zarządzaniu, w praktyce, intuicja podpowiada nam dokładnie coś innego. Mianowicie, im więcej czasu pracownicy spędzą w pracy, tym większą wartość przyniosą pracodawcy. Jak widać po tym wzorze, nie jest to prawda. Rentowność przedsiębiorstwa zależy od czasu pracy, ale niestety odwrotnie. Pracodawcy, czyli my, często mówią o tym, że czas niekoniecznie musi być zapłacony. Tak, zdarza się nam nie płacić za ten dodatkowy czas, szczególnie w przypadku pracowników, którzy są bardzo zaangażowani i chętnie coś robią poza godzinami pracy, no, nie tylko tacy są. Niemniej jednak, bez względu na to, czy czas jest zapłacony, czy nie, czy jest on kosztem bezpośrednim dla przedsiębiorstwa, czy nie, pozostaje on w mianowniku. Czyli im dłużej pracujemy, tym mniejsza jest rentowność naszej pracy. I pozostawanie w pracy dłużej albo pozostawianie w pracy dłużej pracowników jest tak naprawdę działaniem na szkodę rentowności. I choć czasami w pewnych sytuacjach wyjątkowych, kiedy potrzeba wzmożonej pracochłonności, zostajemy w pracy, pracujemy więcej i wtedy się to oczywiście opłaca, to na dłuższą metę zwiększanie czasu pracy jest na szkodę rentowności. Ja bym przed przejściem do drugiej części, czyli do tematu rentowności, chciał poprosić o pierwsze pytanie. Piotrze, czy możemy dostać pierwsze pytanie ankietowe? Bardzo proszę Państwa o odpowiedź na proste pytanie. Zbierzemy sobie odpowiedzi i zastanowimy się w następnej części naszego spotkania, co z tych odpowiedzi wynika. I w jaki sposób mają się one do mierzenia rentowności, o którym to mierzeniu będę za moment mówił. Bardzo proszę o pytanie. Thank you.
Mamy odpowiedzi. Bardzo Państwu dziękuję za te odpowiedzi. Przypomnę pytanie. Pytanie było o to, czy zasoby, czy kompetencje personelu są raczej zasobem, który należy optymalizować, czy raczej kapitałem, który należy pomnażać. Widzę, że spora część z Państwa odpowiedziała, że jest kapitałem i należy pomnażać. Odpowiedź B. Ponad 60 osób tak odpowiedziało, natomiast ponad 30 osób odpowiedziało, że jest zasobem i należy optymalnie wykorzystywać. Bardzo to jest ciekawy wstęp do naszej dyskusji na temat rentowności. Bardzo Państwu dziękuję za te odpowiedzi. Zapamiętajmy sobie, czyli jeszcze raz, raczej traktujemy kompetencje pracowników jako pewną wartość, którą warto pomnażać, mniejsza część z Państwa uważa, że jest to zasób, który należy wykorzystywać optymalnie. Bardzo dziękuję za wyniki. Ja chciałem teraz przejść z powrotem do naszej prezentacji i chciałem zacząć temat badania rentowności od pokazania pewnej logiki powstawania wartości w przedsiębiorstwie, zanim dojdziemy do tego, jak tą rentowność mierzyć. Otóż macie tutaj Państwo bardzo prosty schemat, który kończy się klientem. Klient to jest ten, który płaci nam za efekt pracy, czyli za produkt czy usługę, którą świadczy przedsiębiorstwo. Następnie mamy taką ścieżkę, taki proces tworzenia, powstawania wartości dla klienta, w którym dla przykładu podałem dostawcę, czy handlowcę, można by tu podać kogoś, kto ten towar dostarcza klientowi i firmie dostarcza fakturę, czyli to jest ten, który jest najczęściej postrzegany jako przynoszący pieniądze. Często mówimy, że to jest ten biznes właśnie. Potem mamy producenta, który ten towar wytwarza i projektanta, który ten towar projektuje. Jeżeli byśmy założyli, że produkt, który dostarczamy klientowi, ma rentowność w wysokości 15%, to możemy uzasadnienie twierdzić, że ta rentowność tworzona jest w całym procesie wytworzenia wartości dla klienta. Czyli te 15% przekłada się na dostawcę, producenta i projektanta, czyli wszystkie osoby, wszystkie komórki organizacyjne, czy wszystkie organizacje, które uczestniczą w stworzeniu tej wartości dla klienta. Oczywiście to może być mniej lub więcej niż 15, ale na wstępie możemy uzasadnienie twierdzić, że ta rentowność jest całym łańcuchu w jakiś sposób rozłożona. W jaki sposób ona jest rozłożona, tym właśnie zajmują się badania rentowności. Popatrzmy teraz na kolejny slajd, mianowicie ten back office, jak często mówimy, te funkcje wsparcia, do których należy HR, do których należy w ogóle zarządzanie. Tutaj mamy wymienioną księgowość i jakiś tam serwis. One również uczestniczą w tym łańcuchu tworzenia wartości i możemy również przypisać im pewną rentowność wejściową. Jaka ona jest naprawdę, nie wiemy, ale możemy założyć, że jeżeli dla klienta dostarczamy towar z rentownością 15%, to ta rentowność rozkłada się w całym tym łańcuchu jakby powstawania wartości. Podobnie jak rentowność, rozkłada się koszt. Każda komórka organizacyjna, czy każdy podmiot, który uczestniczy w tym tworzeniu wartości dla klienta, generuje pewien koszt, który przekłada się razem z produktem. On idzie razem z produktem. To znaczy na tym rysunku tutaj producent ma w sobie koszt własny oraz koszt księgowości i koszt kadr. I ten koszt obniża rentowność produktu dostarczanego klientowi, czyli koszt jest sumowany aż do kosztu produktu.
Analogicznie jak z kosztem jest też z wartością, tylko że ona idzie w przeciwną stronę. Klient płaci, kupując towar, i tym samym wartość, którą on dostarcza przedsiębiorstwu, jest rozkładana po całym przedsiębiorstwie zgodnie z pewnym algorytmem. Ten algorytm to jest właśnie to, co będziemy badali, badając rentowność poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa. Czyli mamy koszt, który idzie od twórców do klienta i wartość, która idzie od klienta do twórców. W praktyce w przedsiębiorstwie to działa trochę tak, że zaczynając od klienta, ja idę do supermarketu i kupuję pewien towar za pewną cenę i ten towar ma pewien koszt wytworzenia. Oczywiście ten koszt jest niższy niż ta cena, czyli ja płacę koszt plus coś ekstra. To coś ekstra właśnie decyduje o rentowności. Następnie to samo robi producent według tutaj tego rysunku. Ten producent dostaje pewne wynagrodzenie, pewną wartość od klienta, ale musi się po pierwsze tą wartością podzielić, po drugie ta wartość jest obniżana o koszty jego usługodawców, czyli komórek czy firm, które pracują na jego rzecz. I czyli na każdym etapie powstawania wartości, w każdym miejscu w przedsiębiorstwie spotyka się wartość, która idzie od klienta z kosztem, który idzie od wytwórców. Czyli w każdym miejscu organizacji mamy w pewnym sensie do czynienia z tym samym problemem, który mam w sklepie. Gdy przychodzę i z półki biorę jakiś towar, ja oceniam, czy ten towar ma dla mnie wystarczającą wartość, żebym ja zapłacił tą cenę, czy nie. Jeżeli wartość dla mnie tego towaru jest mniejsza niż cena, no to oczywiście ja tego towaru nie wezmę, zostawię go na półce. Natomiast jeżeli ten towar jest wyjątkowo atrakcyjny dla mnie i jego cena jest odpowiednio niska, to ja ten towar włożę do koszyka. Tak samo jest w firmie. Jeżeli ja korzystam z usług różnych dostawców wewnętrznych, czyli na przykład kadry mi organizują szkolenia, księgowość mi dostarcza pewnych informacji i księguje faktury, rachunkowość dokonuje pewnych analiz, to ja te usługi albo biorę, albo nie biorę. Znaczy, to jest obraz idealny. Oczywiście w przedsiębiorstwie to nie jest tak, że to jest pełna dowolność. Niemniej jednak zasada zakupu usług wewnętrznych w przedsiębiorstwie zawsze jakoś funkcjonuje i możemy uzasadnienie twierdzić, że jeżeli ktoś z jakiejś usługi korzysta, to jego rentowność własna przenosi się na usługodawcę. W takim procesie powstawania wartości dla klienta uczestniczy, jak powiedziałem, więcej podmiotów i suma ich kosztów do klienta trafia, a wartość wychodząca od klienta rozkłada się na tej organizacji. Na czym polega badanie rentowności? Otóż badanie rentowności polega na tym, że spośród tych komórek uczestniczących w tym łańcuchu my wybieramy za pomocą pewnego algorytmu te, które są rentowne bardziej i te, które są rentowne mniej, wychodząc z założenia, że bazową rentownością jest ta rentowność, którą uzyskujemy od klienta. Popatrzmy na przykładzie na liczbach. Tak? Mamy klient, 15% rentowność i ta rentowność rozkłada się na poszczególnych uczestników tego procesu powstawania wartości. Na każdym etapie mamy do czynienia powstawania wartości, czyli w przedsiębiorstwie, mamy do czynienia z pewną transakcją. To znaczy, ktoś mi dostarcza pewną usługę, ja tę usługę albo biorę, albo nie. To zadowolenie
nie jest zupełnie takie wolne, to znaczy nie można tak jak w supermarkecie wziąć albo zostawić na półce, dlatego że przedsiębiorstwo no nie może być zorganizowane na zasadzie takiego handlu, tylko jest jednak sproceduryzowane i faktycznie kupujący ma bardzo ograniczoną możliwość wpływania na to, czy weźmie daną usługę, czy jej nie weźmie. Mało tego, ma też ograniczony wpływ na to, jaki jest koszt świadczenia tej usługi. Niemniej jednak możemy spytać kupującego, czyli klienta wewnętrznego w firmie, o to, czy usługa, która jest dla niego świadczona, mu odpowiada, czy nie odpowiada mu. Czy dostaje tej usługi za mało, czy dostaje jej za dużo. Czy ta usługa jest dla niego ważna, czy jest zupełnie marginalna i mógłby się obyć bez niej. Tego typu właśnie pytania pozwalają nam sprawdzić, czy dana komórka jest w kolorze czerwonym i jest nierentowna, czy jest w kolorze niebieskim i jest rentowna. Ja bym poprosił, Piotrze, może o drugie jeszcze pytanie. Te dwa pytania spróbuję razem podsumować. Bardzo proszę, bo teraz będziemy przechodzili już do wniosków z tych moich prostych schematów. Bardzo proszę o pytanie. Mamy odpowiedzi na drugie pytanie. Rozumiem, że Państwo też widzicie te odpowiedzi. Szkolenia. Czy są firmie potrzebne? Stale. Im więcej umiejętności, tym lepiej dla firmy. Odpowiedź A. The winner. Tak? I odpowiedź B. Jak dla mnie zaskakująco dobrze wyszła odpowiedź na to pytanie B. Czyli szkolenia używamy tylko wtedy, kiedy firma naprawdę potrzebuje danych umiejętności. Szkolenie w sytuacji, kiedy firma umiejętności nie potrzebuje, być może się nie opłaca, w każdym razie nie powinno się wtedy szkoleń robić. Jeżeli pamiętacie Państwo wyniki z pierwszego pytania, które dotyczyło poziomu kompetencji, są one mniej więcej zgodne z odpowiedziami na to drugie pytanie. Większość z Państwa uważa, że kompetencje są pewną wartością dla firmy uniwersalną i należy w nią inwestować. Przyznam się Państwu szczerze, nie chcę tutaj jakichś podchodów robić do wyników tego badania. Ja osobiście byłbym za odpowiedzią B w tym pytaniu. Jak popatrzymy na pokazywany przeze mnie na początku wzór na rentowność, kompetencje, również szkolenia są po stronie kosztu. Przedsiębiorstwo, żeby mieć kompetencje, musi je na rynku zakupić. Żeby kompetencje pomnażać, musi zainwestować. Pytanie, czy dostanie zwrot z tej inwestycji? Pytanie jest otwarte co do zwrotu z inwestycji, natomiast nie ulega wątpliwości, że zarówno kompetencje, jak i szkolenie są po stronie kosztu. W związku z tym będą one przynosiły firmie korzyść, tylko pod warunkiem, że firma te kompetencje wykorzysta.
Wrócimy zaraz jeszcze do tematu kompetencji, do tematu rentowności szkoleń. Ja chciałem teraz pokazać Państwu wyniki badania rentowności na przykładzie. To jest narzędzie, które się nazywa Value View. Nie jestem w stanie całego raportu Państwu pokazać, ale wydaje mi się, że ta tabelka, którą Państwo przed sobą macie, mówi sama za siebie, a ja ją krótko opowiem i zastanowimy się, w jaki sposób powinniśmy ją interpretować. Mija już prawie 30 minuta naszego spotkania, więc myślę, że też czas jest na pytania z Państwa strony. Ja ich na razie nie widzę, ale zaraz popatrzę, także jeżeli się pojawią, to jest jakieś pytanie. Pan Andrzej Koniuk, szkolenie jest po stronie kosztów. To jest jasne pytanie, czy powinno być kwalifikowane po stronie kosztów stałych czy zmiennych. Tak, myślę, że wszyscy się zgadzamy, że szkolenie jest po stronie kosztów. To, czy powinno być po stronie kosztów stałych czy zmiennych, zależy od tego, czy szkolenie jest inwestycją, czyli czy służy realizacji jakiegoś celu firmy, który przynosi korzyść. Tak? Zaraz do tego jeszcze wrócimy. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za to pytanie. Wracamy do naszej tabelki. Macie Państwo po lewej stanowiska, które były badane. To jest autentyczne badanie przeprowadzone w jednej z polskich firm. Potem macie Państwo działania, pominiemy to na razie. Koszt. Koszt to jest koszt wytwarzany przez tą stanowisko wraz z zakupami, które to stanowisko robi w formie usług świadczonych przez inne stanowiska. Czyli jeżeli popatrzymy na dół na dyrektora do spraw sieci oddziałów, ten koszt to jest koszt oczywiście jego wynagrodzenia i jego własny koszt oraz koszt wszystkich usług, które on kupuje od organizacji. To jest, jeśli dobrze pamiętam, koszt miesięczny, nieduża firma, bardzo rzeczywiste wartości. Wartość i rentowność w przedostatniej kolumnie wyliczona na podstawie kosztu i na podstawie wartości. Wartość jest wyliczona dokładnie według tego wzoru, który ja Państwu pokazywałem na poprzednim slajdzie. Ja wrócę do niego na moment. Tak? Czyli tu mamy, wyszliśmy od pewnej rentowności i badaliśmy, czy dana komórka jest poniżej czy powyżej rentowności, pytając się beneficjentów o to, co oni na ten temat sądzą i jaki jest wpływ na ich wyniki. Wracamy do tabelki. Firma, dokonując badania rentowności, w tym wypadku stanowisk, dostaje je uporządkowane od stanowisk najbardziej rentownych po stanowiska najmniej rentowne. Na dole macie Państwo stanowiska nierentowne. To nie znaczy, że oni nic nie robią, to znaczy tylko, że ich koszty są zbyt duże. Tak? Jeśli Państwo porównacie dla dyrektora sieci oddziałów jego koszty do wartości, którą on wnosi, to się okazuje, że mimo, że on zarabia dużo pieniędzy, co widzimy w prawej kolumnie, 243 tysiące przynosi z zewnątrz, to suma jego kosztów plus kosztów usług różnych powoduje, że jego rentowność jest w sumie ujemna. Tak? Popatrzmy na przykład jeszcze jeden, nam może trochę bliższy, bo tu widzę, że sporo HR-owców w gronie osób, które są na webinarze. Badanie dla szefa HR, imię, nazwisko oczywiście są zmienione. Konkretne rzeczy, które ta osoba robi na stanowisku, czyli zadania, które wykonuje, ich wartość i rentowność. Taki raport dostarczony firmie, który analizuje rentowność poszczególnych zadań wykonywanych przez pracowników oraz rentowność stanowisk, a może rentowność całych działów, no ma duży wpływ na to, jakie decyzje firma podejmuje. Popatrzmy na przykład HR-owca tutaj na tej tabelce. Te dwa ostatnie zadania, albo trzeba z nich zrezygnować, albo trzeba zredukować ich koszty, czyli czas poświęcony na te badania. Ten czas można by przeznaczyć
Na przykład na planowanie strategii personalnej, która z tego badania wyszła, że jest najbardziej rentowną działalnością HR menadżera. Tyle, jeżeli Państwo macie pytania do kwestii raportów, to najlepiej od razu. Teraz, dlatego że chciałbym z Państwem porozmawiać trochę na temat tych poprzednich pytań i na temat tego, w jaki sposób wykorzystać pomiary rentowności w zarządzaniu. Mamy pytanie od pani Beaty Sutryk. Czy i kiedy można zwartościować kosztowo inwestycje w szkolenia, szczególnie te miękkie? Z wartościowaniem szkoleń, to znaczy z pomiarem ich rentowności, mamy duży kłopot. I powiem wprost, kłopot mamy dlatego, że planujemy szkolenia nie dlatego, że firmie one są potrzebne, tylko dlatego, że uważamy, że powinniśmy szkolić ludzi. Jeżeli firma podejmuje szkolenia, nie mając na względzie jakiejś wartości, którą tworzy, to wykazanie rentowności tego szkolenia jest bardzo trudne. Nie mówię, że niemożliwe, jest bardzo trudne. Szkolenie może być rentowne, czy najłatwiej jest zmierzyć rentowność szkolenia wtedy, kiedy firma ma jakiś cel, który wiąże się z wytworzeniem pewnej wartości i żeby ten cel zrealizować, szkoli ludzi. Jest to odpowiedź troszeczkę na pytania, które zadawałem, kiedy szkolić i jakie jest uzasadnienie szkolenia. Mianowicie szkolenia są rentowne, tak bardzo upraszczając, wtedy, kiedy służą realizacji jakiegoś celu i kiedy są konieczne do tego, żeby ten cel zrealizować. Mamy jeszcze jedno pytanie od pani Beaty. Mogę prosić jeszcze raz o wyświetlenie? Dziękuję. Przepraszam, to pan Andrzej Koniuk. Niejasne jest dla mnie wyliczanie wartości, co oznacza minus 221 zł w tworzeniu raportu. To znaczy, że są bezwartościowe raporty, czy zajmują za dużo czasu? Panie Andrzeju, tak, zajmują za dużo czasu, ponieważ raport, domyślamy się, że ma jakąś wartość, skoro jest tworzony. Natomiast ta wartość jest obciążona oczywiście kosztem, czyli gdyby ten sam raport wykonać w dwa razy krótszym czasie, no to prawdopodobnie byłby rentowny. Oczywiście może się zdarzyć i tak w badaniach rentowności często się okazuje, że pewne czynności wykonywane przez menadżerów są w ogóle niepotrzebne. No i wtedy ich rentowność jest oczywiście ujemna. Pytanie od pani Beaty Kuczek. Jak ustala się rozkład wartości w tabeli zaprezentowanej dla HR menadżera? Czy możemy pokazać tą tabelę jeszcze? Rozkład wartości. HR menadżer tworzy pewną wartość dla firmy, i ona jest kształtowana, czy ona bierze się stąd, że usługi, które świadczy HR menadżer w stosunku do organizacji, są przez nią kupowane. Oczywiście to nie jest transakcja gotówkowa, ale organizacja potrzebuje i zamawia u HR menadżera pewne usługi. I w ten sposób ta wartość, którą tworzy sprzedaż, czy w ogóle którą tworzy firma, przenoszona jest na HR menadżera. I teraz rozkład, o który pani pyta, następuje na podstawie czasu przeznaczonego na te czynności, ponieważ zakładamy, że ta wartość się rozkłada mniej więcej równo w czasie. Można by rzeczywiście uzasadnienie twierdzić, że pewne czynności są, wymagają jakby więcej od HR menadżera, w związku z tym mają większą wartość, a inne mają mniejszą wartość, ale w badaniach rentowności pomija się to i rozkłada się to według czasu. Czyli ograniczenie czasu powoduje wzrost rentowności, zwiększenie czasu powoduje spadek rentowności. Myślę, że to jest intuicyjne. Czy mogę jeszcze prosić o pytania, bo widzę, że tu się pojawiają jakieś. Jeżeli mamy, to teraz jest dobry moment, bo ja bym chciał przejść za chwilę do badań rentowności szkoleń właśnie.
Pytanie od pani Magdy Maksymiuk. Chciałabym dostać coś o szkoleniach. Inaczej podchodzi się do szkolenia w dziale administracyjnym, na przykład jak odbierać telefon, a inaczej na przykład w dziale księgowym, gdzie zmieniają się przepisy i ciągle pracownicy muszą się szkolić, aby nie popełniać ryzykownych błędów dla firmy, więc nie można do wszystkiego podchodzić w ten sam sposób. Absolutnie się z panią zgadzam. Najbardziej rentowne szkolenia, czy szkolenia o w miarę gwarantowanej rentowności, to są szkolenia stanowiskowe, czyli tam, gdzie na przykład zatrudniamy nowego człowieka na jakieś stanowisko i musimy go przeszkolić z obsługi urządzenia czy ze znajomości procesu. Te szkolenia mają niemal gwarantowaną rentowność, ponieważ wynikają one z faktu, że ten człowiek jest potrzebny i to stanowisko, to co on robi, jest potrzebne. Im bardziej wchodzimy w szkolenia rozwojowe związane z budową pewnego potencjału, tym bardziej wątpliwa jest ich rentowność. Co nie znaczy, że ona jest niska, ona może być bardzo wysoka, ale coraz trudniej nam jest znaleźć takie jednoznaczne uzasadnienie dla tego szkolenia. Generalnie wnioski z badania rentowności są takie, że tam, gdzie firma jednoznacznie i w krótkiej perspektywie potrzebuje pewnych kompetencji, pewnej wartości wnoszonej w zakresie zarządzania ludźmi, nie wiem, rozwój procesów na przykład, tam mamy zwrot z inwestycji. Tam, gdzie inwestujemy w przyszłość, gdzie nie mamy jednoznacznego zapotrzebowania ze strony firmy, tam mamy do czynienia z działaniami nierentownymi. Rentowność jest liczona w złotówkach i jest liczona raczej w krótkiej perspektywie. W związku z tym w działaniach w zakresie zarządzania czy w zakresie HR-u powinniśmy szukać uzasadnienia w tym biznesie, który się bieżąco dzieje w firmie i raczej w krótkiej perspektywie. Dobrze, przechodzimy do ostatniej części do badania rentowności według modelu Kirkpatricka. Tych z Państwa, którym się nie udało mi odpowiedzieć, którzy byliby zainteresowani tematem badania rentowności stanowisk, zapraszam na warsztat. Program warsztatu jest załączony tutaj w materiałach, można sobie pobrać. Tam będziemy mieli więcej czasu, więcej przykładów i bardzo chętnie wyjaśnię, jak to szczegółowo się robi. A teraz badanie rentowności szkoleń. Zresztą widzę, że Państwo też najbardziej szkoleniami jesteście zainteresowani. No to bardzo proszę. Dla tych z Państwa, którzy nie znają modelu Kirkpatricka, przypominam, że czwarty poziom badania rentowności szkoleń polega na badaniu efektywności szkolenia, czyli wpływu na biznes. Z pierwszymi trzema w zasadzie, tak z tego co widzę po firmach szkoleniowych w Polsce, nie mamy problemu. Większość firm sobie z tym daje rady. Z czwartym mamy problem bardzo poważny. No i w związku z tym spróbujemy się z nim szybko tu uporać. Czyli mówimy o czwartym poziomie badania rentowności. Spróbujcie Państwo sobie wyobrazić teraz ten schemat, który ja tutaj może niezgrabnie przedstawiłem, ale w związku z tym objaśnię go. Mamy szkolenie po stronie lewej, czyli treści szkoleniowe. Ono zostało podzielone na cztery treści. To może być pojedyncze szkolenie, to może być cały program szkoleniowy, który dzielimy na pewne treści szkoleniowe. W środku mamy uczestników, czyli tych, którzy te treści przyjmą i być może zamienią na wzrost efektywności. I wreszcie po prawej stronie mamy beneficjentów na niebiesko zaznaczonych. To są ci, którzy korzystają z efektów pracy uczestników, czyli to są ich klienci, to są ci, którzy dostają towar i za niego płacą. Dla nich uczestnicy pracują. To oni uzasadniają pracę uczestników i to oni uzasadniają wzrost kompetencji uczestników wyniesionych z tego szkolenia. Tak, mniej więcej według tego schematu przeprowadzane są badania rentowności, czyli badamy beneficjentów pod kątem tego, czy szkolenia przeprowadzone dla uczestników zwiększyły wartość dla nich mierzoną w pieniądzach. Popatrzmy na
na wyniki takiego badania. Myślę, że one też trochę mówią same za siebie i pokażą Państwu, jak to wygląda. Tu mamy wyniki badania rentowności szkolenia. Po lewej stronie macie Państwo treści, w środku koszty szkolenia. Koszty oczywiście bierze się bezpośrednie koszty, z tym nie ma problemu. I po prawej stronie jest rentowność. Wartość i rentowność wyliczana jest w tym akurat badaniu, to jest badanie Add Value, jest ta rentowność i wartość wyliczana na podstawie opinii czy wskazań beneficjentów na skalach. Jest tam kilka pytań, no nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby dokładnie mechanikę tych badań przerabiać, ale rozumiem, że idea jest tutaj przedstawiona na tym naszym rysunku, na tym schemacie. Jeszcze jeden slajd na koniec a propos badania rentowności szkoleń. Podsumowanie, które dostajemy z takiego badania, pokazuje nam rentowność, koszt, wartość i całkowity koszt na uczestnika. Wydaje mi się, że to są cenne informacje dla firmy. Właśnie cenne. Ale co możemy z nimi zrobić? Jeżeli mógłbym prosić pytanie, Piotrze III, teraz jest dobry moment chyba na to i będziemy za moment kończyć. Tak, rozumiem, że Państwo pytanie macie, także czekam. Mamy odpowiedzi. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Jak Państwo widzicie, no, mniejsza połowa twierdzi, że badanie rentowności jest niepotrzebne. Ja zgadzam się z tą trochę większą połową. Prawie 80 osób odpowiedziało, że pomiary rentowności mogą się przyczynić do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tak jest, proszę Państwa. Przedsiębiorstwa są powołane zgodnie ze swoją misją do tworzenia pewnej wartości wyrażonej w pieniądzach i w związku z tym wszelkie inwestycje i wszelkie działania powinny projektować tak, żeby one były rentowne, czyli żeby przynosiły im pieniądze. Badanie rentowności nie przesądza, jakie decyzje podejmuje zarząd, natomiast daje bardzo wyraziste wskazówki. Mamy od Państwa pytania tutaj o, czy prośby o możliwość udostępnienia tej prezentacji. Nie wiem, czy ona, rozumiem, że możemy ją udostępnić. Także prezentacja będzie dla Państwa dostępna. Początkowo tego nie planowali. Jest prezentacja, no to dobrze. Proszę Państwa, do czego możemy wykorzystać badanie rentowności? Przede wszystkim możemy wykorzystać do projektowania stanowisk. Wszystkie rzeczy, które są mniej rentowne, trzeba sobie wziąć na warsztat i zastanowić się, czy my na pewno ich potrzebujemy. Tam, gdzie mamy wysoką rentowność, to brzmi pozytywnie, ale oznacza niedoinwestowanie. To znaczy, że klient potrzebuje więcej, niż my mu dajemy. To jest troszeczkę jak pusta półka w sklepie. Więc tam, gdzie mamy wysoką rentowność, też powinniśmy zareagować. Dotyczy to zarówno projektowania zadań na stanowisku, jak i projektowania stanowisk, jak i projektowania działań całych zespołów czy działów w firmie. Więc projektowanie,
optymalizacja, to są te działania, do których my badanie rentowności możemy wykorzystać. Mówimy o dużych liczbach, to znaczy jeżeli przedsiębiorstwo jest w stanie poprawić rentowność pracy o 10%, to w przypadku firmy, której koszty personalne są na przykład 10 milionów, to jest 1 000 000 zł. 10% to jest 1 000 000 zł. Jeżeli zrobimy badanie rentowności i z tego wyjdzie nam te 15-20% działań czy stanowisk najmniej rentownych i 15-20% tych najbardziej rentownych, to możemy znacząco poprawić rentowność przedsiębiorstwa stosunkowo niewielkim kosztem. Analogicznie w przypadku szkoleń. Szkolenia możemy, czy badać możemy rentowność szkoleń zarówno przed szkoleniem i wtedy badamy prognozę, jak i możemy badać oczywiście po szkoleniu, zaraz po, czy z pewnym opóźnieniem. Za każdym razem dostaniemy inne wyniki. Albo to będzie prognoza, albo to będzie pierwsza reakcja, albo to będą realne wyniki z tego, jak szkolenie przyczyniło się do wzrostu rentowności. Szczególnie ciekawe jest, i to chciałem tu powiedzieć na koniec, szczególnie ciekawe jest wykorzystywanie badania rentowności do projektowania stanowisk, do projektowania szkoleń, dlatego że wtedy możemy, mając pewne oczekiwania zdefiniowane beneficjentów, możemy lepiej zaprojektować szkolenie. Przy dużych programach szkoleniowych, powiedzmy, że taki program szkoleniowy kosztuje około 1 000 000 zł, no niedawno z paroma takimi miałem do czynienia, zoptymalizowanie treści szkoleniowych o 10%, no to są olbrzymie pieniądze. To zdecydowanie się opłaca. Proszę Państwa, docieramy do końca naszego webinarium. Państwa, którzy są zainteresowani, jeszcze raz zapraszam na warsztat. Macie Państwo tam jakieś materiały, które dołączyłem. Serdecznie zapraszam, żeby tematem się zainteresować. Uważam, że on jest biznesowo ważny i zarówno przedsiębiorstwa mogą naprawdę skorzystać z badania rentowności, odnieść z tego wymierną korzyść i to w krótkiej perspektywie. Natomiast dla nas HR-owców badanie rentowności zarówno stanowisk, jak i pracy, jak i osób, mierzenie ROI to są tematy, które niesamowicie podnoszą jakby poziom dyskusji biznesowej i pozwalają nam wejść do tego kręgu osób zarządzających. Ja bym na koniec jeszcze prosił o ostatnie pytanie. To jest takie pytanie, które jakby podsumowuje. Ja nawet nie wiem, czy się odważę go komentować, ale bardzo proszę, HR jest zainteresowany mierzeniem rentowności i podnoszeniem rentowności, czy nie? Bardzo proszę Państwa o odpowiedzi na to ostatnie pytanie i myślę, że to jest taki akcent, którym chciałbym zakończyć ten webinar, polecając Państwu temat rentowności. Popatrzmy na wyniki. Tak, no wygląda na to, że odpowiedź A na razie przeważa, czyli HR jest zainteresowany mierzeniem i podnoszeniem rentowności. No skoro tak, to kontynuujmy ten temat. Ja pewnie też będę się tym interesował, jeszcze się gdzieś będę wypowiadał, a Państwa jeszcze raz zapraszam na warsztat. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział.